Halo, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj coś opowiem na temat tego gunvanu, furgonetki z bronią. Pierwsza sprawa, którą chcę powiedzieć, bo to już niektórzy pisali w komentarzach, że wchodzicie na mapę, patrzycie po tych wszystkich tutaj punktach i no nie widzicie tego. Nie wiem, jak to jest zrobione, bo niby na PS5 i tam pewno Xboxie Series X oraz S-Top widać, ale na PC tego nie ma, nie? Nie ma tego, nie widać, nie wiadomo gdzie jest. Generalnie sama w sobie furgonetka ma 30 różnych spawnów. Ona może być praktycznie na wielu różnych miejscach, jakby to powiedzieć. No ma 30 spawnów, codziennie się spawn zmienia. Jedyne co się tylko nie zmienia to zawartość furgonetki. W sensie jej asortyment. On jest jakby, nazwijmy, trochę bardziej stały. Znaczy zmienia się w sumie tylko, że raz na tydzień się zmienia. Jakby co tydzień jest coś innego. Ale pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o tą rzecz. Gdzie jest w takim razie furgonetka? Jeżeli nie widzicie jej znaczniku, wchodzicie wtedy na stronkę, macie w opisie gtaweb.eu, wchodzicie i tam będziecie zawsze mieli, od razu dam wam linka, od razu tylko z tą rzeczą, że zawsze będzie wam pokazywał dane miejscu, gdzie jest ta furgonetka. Bo nie widać, no nie ma. Na przykład wiem, że w dzisiejszym dniu, jak to wrzucam, jest furgonetka gdzieś tutaj. Gdzieś w tym rejonie jest, bo już sprawdziłem sobie. No ja tutaj nie widzę, no jak widzicie, no ja nie mam tego znacznika. Nie wiem, jak to jest zrobione. Nie mam absolutnie pojęcia. Zaraz tam podjedziemy sobie, tylko tutaj uzupełnię w klubie, bo tam mi Lazlo płacze, że pieniędzy nie ma i w ogóle... No i trzeba uzupełnić. Dobra, ogarnięta tam sprawa, także polećmy sobie do tej furgonetki. No patrzcie, no cały czas nie widać jej. Teraz już widać? To nie widać? Teraz? Jeszcze nie? O, teraz dopiero się pojawiło. Nie wiem, no... Nie wiem jak to wygląda, ale no widzicie, jest. No trzeba tylko podjechać blisko i dopiero wtedy się pojawia. Jedna z pierwszych rzeczy, jeżeli chodzi o tą furgonetkę, bo jak widzicie sobie tutaj stoi, to jest... Ponder? Chyba tak się nazywa ta wersja. Mówię nawet co do tego też mogę wam nawet zrobić. Zajmijmy się rzeczą, która tutaj po pierwsze jest. Po co jest ta furgonetka? Na co ona tutaj jest? Jaki jest jej sens i w ogóle... Co to jest za gościu, skąd on się tu wziął? Po pierwsze, co trzeba tutaj powiedzieć, mamy tutaj zniżkę, jak widzicie, różnego rodzaju. Na armory. W ogóle na wszystko mamy zniżkę, od tego trzeba zacząć, nie? Ale dobra, przejdźmy sobie po kolei. Dlaczego w ogóle... Do czego służy ta furgonetka? Po pierwsze, w furgonetce będą nam się zmieniały bronie. Będziemy mieli rotację tych broni. Co tydzień w czwartek będą nam się pojawiały w... tej furgonetce nowe rzeczy. Po co to jest? Po co to Rockstar prowadził? Czemu tego nie ma w AmmuNation? Teoria jest jedna, w AmmuNation nie ma miejsca. Po prostu w AmmuNation jest tak dużo tych broni, bo nie dodając update te bronie, dodają je cały czas praktycznie. No, że nie ma miejsca zwyczajnie na te bronie, to pomyśleli, dobra, zróbmy może taką furgonetkę, nie? No szybko coś zrobili, coś ogarnęli, dobra, powiedzieli, dobra, może być, nie? Mówię, furgonetka sama w sobie jest nawiązaniem do GTA 4 w zasadzie, bo tam była taka możliwość. Ja się pamiętam, że to chyba właśnie gościu się nazywał Little Jacob i on nam, jeżeli byliśmy z nim dobrym ziomkiem, to wtedy on nam sprzedawał taniej. Też chyba w dodatkach tak samo było. Ale dodatków do GTA 4 za bardzo nie ogrywałem, więc tutaj no pewności nie mam, jak to wygląda. Ale tak, co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą furgonetkę. Mianowicie tutaj są bronie, jak tutaj możecie zobaczyć, mianowicie ta strzelba. Wiecie, chodzi o tą strzelbę. Może ją kojarzycie, może nie, ona jest z Cayo Perico. Generalnie, żeby ją odblokować, musimy sobie ją znaleźć. I wtedy chyba się ją kupuje, albo się dostaje deku. Już nie pamiętam, jak to było. Wybaczcie mi, to było ponad... No już prawie... Mógłbym powiedzieć, że 2 lata temu ponad Cayo Perico wyszło, więc ja nie pamiętam, jak to już było z tą bronią. Ale właśnie o to chodzi, że w tej furgonetce, jeżeli jesteście, bo ta furgonetka generalnie jest, głównie bardzo powiem, że skierowana bardziej do nowych graczy. Jeżeli czegoś nie odkryliście, tutaj macie taniej. Furgonetka, że działa, nazwijmy, w podziemiu, jak to zostało określone przez Rockstara, ona oferuje takie rzeczy, że możecie kupować tej bronię bez... żadnych limitów na poziomy, czy w ogóle czegokolwiek, czy nie wiem, jakieś tam oznaczenia, jak są na broń, że nie wiem, trzeba zrobić jakieś kile, czy coś w tym stylu, to tutaj nie ma takich rzeczy. Jakby dzięki tej furgonetce możecie kupić takie rzeczy bez ograniczeń, nazwijmy to, nie? Bo trzeba zrobić różnego rodzaju właśnie rzeczy, żeby to były, więc jakby do tego służy w skrócie furgonetka. W furgonetce możecie... mieć rzeczy, do których byśmy potrzebowali, tak na przykład te wyrzutnie EM. Normalnie, żeby kupić te wyrzutnie EM, musimy sobie wejść tutaj w internet. Wtedy wchodzimy tutaj, te dynasty 8. I tutaj mamy biuro, ale to może tutaj pokażę na podstawie tego biura. No i gdzie potrzebujemy kupić zbrojownię. Wtedy dopiero mamy dostęp do tej broni, a furgonetka daje nam dostęp taki, że możemy to kupić bez tego. Jakby to jest taki przykład, jeżeli chodzi o tą rzecz. I w skrócie, do czego służy nam furgonetka? Omija wszelkie ograniczenia, jeżeli chodzi o poziomy, bronie, do tego każda broń, jaka tu się będzie pojawiała, jest trochę wybrana losowo. W tym tygodniu mamy taki asortyment, następnym będzie inny oraz, co ważniejsze, albo też i w sumie to zależy, też tutaj są zniżki, na każdą z broni są zniżki, są one po prostu tańsze niż w AmmuNation, ale z tą różnicą, że po prostu jesteśmy trochę skupieni na danym tygodniu. W zasadzie do tego służy furgonetka, ale dla takich, nazwijmy, starych graczy, w skrócie ona służy tylko i wyłącznie do jednego, żeby kupić sobie Railguna. Wiem, że ostatnim razem nawet z niego nie strzeliłem, także tym razem strzelę, nawet wam pokażę, a może tego. To dosyć potężna broń. Też druga sprawa, może ktoś pomyślał, żeby ta furgonetka z bronią służyła do tego, że może tam kupujemy chociaż tę amunicję do tego. Nie, to też chcę od razu już powiedzieć, że możemy normalnie sobie wejść w ekwipunek, amunicja i tutaj zobaczcie, mamy ją... Broń, to będzie broń ciężka i patrzcie, Railgun. A jak coś, ta furgonetka też jest niezniszczalna. Nie możemy tego gościa tutaj też zniszczyć, tej furgonetce, jak widzicie. Jest po prostu gościu niezniszczalny. Co ciekawe w ogóle, jak jest też pościg, nawet zobaczcie, że on nie znika, ta furgonetka, tylko cały czas tutaj sobie jest. I po prostu nawalamy. Broń jak broń, można by powiedzieć, nie? Znaczy, no wiadomo, ona się przyda, tylko no od razu też mówię, że to nie jest jakiś mocarz, bo są to dwa railguny. Jest jeden, co jest w singlu i drugi railgun, co jest właśnie teraz w online dodany. Ale mogę teraz skorzystać, jak jest pościg? O, patrz, nie da się skorzystać. A jakbyśmy teraz nagle wzięli i zgubili pościg? Nazwijmy, że użyjmy magicznej sztuczki. Zadzwońmy do Lestera. Czy w takim razie teraz nagle pościg mi będzie działał? Znaczy, będzie już mi działała ta furgonetka. No, czyli jak mamy pościg, to nie możemy nic tutaj robić. Okej. A, jeszcze jeden był komentarz na temat noża i kija baseballowego. Dlaczego nie ma oznaczeń? Bo nie ma w tym tygodniu. One będą kiedyś. Kiedy? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale co do tych cen, co tam były, bo tam były po 30 000 za oznaczenie. No kurde, ten kij baseballowy czy nóż, one nie kosztują po tyle, żeby... Oznaczenie do broni jest droższe niż sama broń. To jest... majstersztyk, o tak powiem. No, w sumie tyle, no nic więcej to w sumie nie mogę powiedzieć na temat tej furgonetki. Tylko dam taką ocenę, czy takie coś nam się w ogóle przyda, czy coś w tym stylu. No mówię, to jest głównie bardziej skierowane do nowych graczy, jak mam być z wami szczery. Nie jest to skierowane do starych, nazwijmy to tak, jak ja mam starą postać, to jedyne tego, do czego służy dla mnie ta furgonetka, żeby kupić Railguna i w sumie na tym koniec. No bo do niczego innego ona mi się w zasadzie nie przyda, ale fajnie, że jest. No niby jakieś zawsze urozmaicenie to jest, no trzeba to powiedzieć, jakieś urozmaicenie to jest, ale... No mówię, to jest bardzo skierowane tylko do nowych graczy, nie? Ale przez to, że nie ma tej furgonetki bezpośrednio na mapie, obstawiam, że bardzo wiele osób, w sensie tych nowych, może nawet nie wiedzieć, nie? Że takie coś istnieje. Też dowiemy się, czy właśnie z tym błądnym znacznikiem to jest może po prostu bug, że tego nie widać, czy ona że po prostu ma być taka, że trzeba ją szukać w lokalizacjach i ona gdzieś się znajduje. No i w sumie to jest chyba tyle, jeżeli mogę powiedzieć o tą furgonetkę, tą nową broń. To w zasadzie tyle, nie? A, w sumie jeszcze jedną rzecz, jaką mogę tutaj dodać, to że jeżeli macie jeszcze GTA+, możecie załatwić sobie tą broń taniej, znacznie taniej, mieć jeszcze niższe zniżki niż tutaj macie jak każdy. Także, no powiem wam tak, fajne, może przydatne dla początkujących. Do następnego, cześć!